Dzień Zakochany, czyli po prostu walentynki, są bardzo silnie promowanym świętem właśnie przez sektor detaliczny, przez sprzedaż detaliczną i przez wszystkich tych, którzy pracują w handlu. Dlaczego? No otóż to jest efekt bardzo prostych działań marketingowych, które chcą, abyśmy kupowali coraz więcej, no i wydawali coraz więcej, czyli innymi słowy, żebyśmy zwiększali właśnie zysk tego sektora handlowego. Z ich punktu widzenia, z punktu widzenia sprzedawców, ten dzień jest tak silnie promowany z prostego powodu, ponieważ jest to pomiędzy nowym rokiem, kiedy wydajemy dużo pieniędzy, i pomiędzy świętami wielkanocnymi, kiedy również ta konsumpcja jest pobudzana. Te walentynki są jedynym okresem, kiedy można niejako sztucznie napędzić koniunkturę, a więc troszeczkę wymóc na konsumentach, aby wydawali więcej pieniędzy w to pośród tej długiej luki pomiędzy styczniem a kwietniem, kiedy rzeczywiście nie ma żadnego jakby zewnętrznego impulsu, aby pobudzić nas do większych wydatków. Stąd też nie powinno dziwić, że zasypują nas kolejne oferty tego o promocyjnych wyjazdach, promocyjnych przedmiotach, o wszystkim tym, co moglibyśmy dać w prezencie, pobudzając jednocześnie handel i wydając pieniądze, więc widać, że ruch w tym interesie zapożyczonym niejako ze Stanów Zjednoczonych jak najbardziej się kręci i z pewnością w tym roku i w kolejnych będzie promowany.